Dzień dobry, szanowni państwo, witam wszystkich w naszym kolejnym filmie. To, co skłoniło nas do zrealizowania tego filmu, to fakt, że mainstreamowe media jakby nie reagują na sytuację, która w tej chwili panuje. Mówię tutaj głównie o telewizjach śniadaniowych. Na co dzień serwowane nam są ekskluzywne posiłki z dodatkiem czombru, kurkumy, z kiełbasy, z bananów, patatów, bla bla bla. Wiemy, co się dzieje. Nie ma nic. Każdy ma odrobinę zapasu w domu. Widząc, co się dzieje, pomyślałem, że zrobimy taki jeden ciekawy odcinek, który pomoże wam wykorzystać wasze marne już w tej chwili zasoby żywieniowe i z nich przygotować naprawdę pełnowartościowe danie. Dlatego ogłosiliśmy tu i tam informacje, zgłaszajcie się, dzwońcie, mówcie, co macie, a ja z tego przygotuję wykwintną potrawę. Telefony się rozdzwoniły. Łączyliśmy się przez aplikację mobilną. Było kilka propozycji. Wybraliśmy z nich tylko dwie, ale te dwie uśredniają sytuację, która panuje w naszych lodówkach. Ale zanim przejdę do sedna, przejdźmy do naszego centrum telefonicznego. Posłuchajmy, co nasi widzowie proponują. Proszę państwa, mamy pierwsze połączenie. Pan Krzysztof, widzimy. Halo, halo, dzień dobry, panie Krzysztofie. Pozwoli pan, przełączę na wideo. Przełącz na wideo. Halo, halo. Dzień dobry, o, jest nasz pierwszy rozmówca. Dzień witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że chcę dodzwonić, bo bardzo trudno, no to po linie zamknięte. Tak, zgadza się. Panie Krzysztofie, mamy mało czasu. Co tam na... skąd pan dzwoni w ogóle? Dzwonię z Warszawy, z Żoliborza. Chciałbym się dowiedzieć, co można z tej puszki z łosia mógłby pan przyrządzić do jedzenia. Zaraz. Czy coś jeszcze pan ma? Jak sytuacja w ogóle w sklepach? Proszę pana, no sytuacja jest tak, że są bardzo pustki w sklepie. Mam tylko trochę ryżu w dwóch miseczkach, bo koronawirus tak się nie łączy. Tak. Dobrze. I naprawdę nic pan więcej już nie ma? Mam tylko puszkę. Puszkę z łosia. Proszę pana, no nie pozostaje mi nic innego, jak zaproponować panu, żeby wyszedł pan na miasto, zaraził się i dobrowolnie udał do szpitala. Tam na pewno pana wykarmią. A tymczasem życzę panu miłego życia. I w zasadzie to chyba dalej, proszę pana, pana czas antenowy się zakończył. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Państwa, mamy następny telefon. Pan Dominik. Halo, dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Halo, dzień dobry. Proszę się przedstawić. Dzień dobry. Panie Janusz, dzwonię proszę pana z Anglii. Proszę mówić głośniej, bo nie słyszymy pana. Pan dzwoni z Anglii. Tak, w dobie zaistniałej sytuacji braku sklepa. No to pana pewne pytanie, bo jest pan ekspertem żywienia. To ja mógłbym zaproponować swojej 16-osobowej rodzinie, kiedy mam do dyspozycji pomarańczowego ziemniaka i znalezionego na wodniku. Dobrze, ja może głośniej powiem naszym widzom. Proszę chwileczkę, panie, pan ma 16-osobową rodzinę i pan ma pora, tak? Jednego pora i jednego ziemniaka, tak? Tak. Pomarańczowego. A dlaczego pomarańczowy? A, bo on jest wysłany z jakiegoś dziwnego kraju. A, rozumiem. A jak w ogóle sytuacja, proszę pana, w Wielkiej Brytanii, na kwarantannie? Najgorzej, oprócz pustek w sklepach, to wszystko jest ok. A tego pora to skąd pan ma, przepraszam? Znalazłem na chodniku przy markecie, w piarni. A, no to brawo. Nie, myślę, że u pana w rodzinie wszystko będzie dobrze. Jest was 16 osób. Proszę pana, przyjmujemy. Ugotuję coś z ziemniaka.
będzie pan zadowolony. Myślę, że rozwiążemy problem żywieniowy w pana rodzinie. Tymczasem pozdrawiam serdecznie Wielką Brytanię i proszę nas oglądać, obserwować. Wszystkiego dobrego. Do widzenia panu. Jak nie trudno się domyślić, jak słyszeli państwo, na naszych stołach, w naszych lodówkach, w naszych spiżarniach niepodzielnie króluje kto? Ziemniak. Dlatego dzisiejszą potrawę przygotuję właśnie z wykorzystaniem jednego małego ziemniaka. Ale to byłoby zbyt proste. Taki ziemniak może się przydać. Możemy wykorzystać go na czas po kwarantannie. Przyjedzie do nas rodzina, zrobimy huczne przyjęcie. Często jest tak, że w naszych zapasach jest na przykład taki ziemniak. Ten wyjątkowy ziemniak, dlaczego jest wyjątkowy? A no właśnie. W zasadzie w normalnych czasach wyrzucilibyśmy go do śmieci. W tej chwili nie, nic podobnego. Zwróćcie uwagę. Te fragmenty możemy wykorzystać na surówkę, więc nie wyrzucamy ich, tylko odrzucamy, wkładamy do oddzielnej salaterki i mamy już surówkę do naszego ziemniaka. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Zaczynam gotować. W pierwszej kolejności musimy obedrzeć naszego ziemniaka z wystających pędów, które potem, jak już mówiłem, wykorzystamy na surówkę. Następnie obieramy naszego ziemniaka. Możemy wykorzystać dwa urządzenia, mam tutaj na myśli nóż lub obieraczkę. Ale obieraczka jest nieekonomiczna, zwróćcie uwagę. Obieraczka zabiera nam bardzo dużo cennego ziemniaka, więc proponuję nóż. I ważne, żeby obierać go w sposób oszczędny i żeby zrobić to w miarę szybko, bo jak wiadomo, wszyscy jesteśmy już głodni i taki ziemniak, im szybciej się ugotuje, tym szybciej będziemy mogli przyrządzić nasze dania. Dobrze, ziemniaka mamy obranego, to w zasadzie można już wyrzucić. Dobrze. Proszę. Jak widać, ziemniak jest już ekonomicznie obrany. Przystępujemy do dalszego przyrządzania. Naszego ziemniaka można delikatnie opalić. On wtedy uaktywni w sobie pewne związki cukru, które są bardzo dla nas ważne i pożyteczne. Następnie odrobina kurkumy i curry, żeby złapać troszkę smaku. Nasz ziemniak jest już przyrządzony prawie, ale jak widzicie, tutaj z każdej strony jednak czegoś mu brakuje. Warto wykorzystać tą przestrzeń i zrobić jakąś otoczkę do naszego ziemniaka. I tutaj w tym celu, jak już mówiłem, a może nie mówiłem, proponowałbym kaczkę. No ale skąd my teraz weźmiemy kaczkę jako otoczkę do naszego kurczaka? No po prostu nie ma takiej możliwości. Sklepy są pozamykane, puste nie ma. Ale cóż, to nie jest problem. Nasz sąsiad ma kury. Więc idziemy po cichu do sąsiada, zachowujemy bezpieczną odległość w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem i bierzemy taką kurę. Docelowo wygląda to w ten sposób. Dobrze, więc to jest nasz kurczak. Musimy się upewnić, że nasz kurczak nie żyje. Jeśli okaże się, że mimo wszystko się rusza, możemy wykorzystać akumulator i podłączyć dwa przewody i zabić kurczaka. B. Jeśli nasz kurczak się rusza, możemy przywiązać go nogą na przykład do słupka, żeby nie uciekł, a w międzyczasie wziąć nasze maszynki do ogłuszania kurczaka. Dobrze, jeśli nasz kurczak jest już ogłuszony, przybrany i gotowy do bycia otoczką, przechodzimy do następnego punktu. Istnieje też możliwość zabicia kurczaka akumulatorem, jeśli na przykład taki akumulator jest rozładowany. Wystarczy uderzać go przez odpowiednią ilość czasu, może to być 10 minut i wtedy mamy pewność, że nasz kurczak jest już gotowy do bycia otoczką. Naszego kurczaka oczywiście należy zdezynfekować, bo może przenosić koronawirusa. W tym celu korzystamy z dostępnych środków dezynfekujących. Następnie zakładamy rękawiczki i przechodzimy do najważniejszego punktu naszego dania z ziemniaka. Bierzemy naszego ziemniaka, unosimy delikatnie tył kurczaka i wsuwamy nasz ziemniak do wewnątrz.
No jakieś 10 cm myślę będzie odpowiednie. Dobrze. Nasz ziemniak w otoczce jest już prawie gotowy. Możemy przejść dalej. Tymczasem zdejmuję rękawiczkę. Nasz ziemniak nadaje się już tylko do upieczenia. Bywają sytuacje, że gaz się skończył, co wtedy zrobić? Ano, możemy skorzystać z grilla. Bardzo tradycyjne rozwiązanie. Odrobina liści dębu nie zaszkodzi, ponieważ dzięki temu nasz ziemniak w otoczce nabierze charakterystycznego smaku. Nasz ziemniak już się piecze, potrwa to chwilę, a w międzyczasie zapraszam Państwa na odrobinę relaksu, pauza, wycieczka nad morze.